Piotr Łapigrowski, były zawodnik Bytowi, który on dzisiaj pokonał. Pokonał jego zespół. Jak byś ocenił ten sparing? Bardzo dobrze. Zdecydowanie Bytowa lepsza, tak, w posiadaniu piłki. My wykorzystaliśmy te sytuacje, które mieliśmy, tak? Jeden błąd Mateusza Szmańca, tak? Szczęście do nas się uśmiechnęło, tak? Wygraliśmy 1-0, dociągnęliśmy to do końca. Trzecioligowiec pokonał pierwszoligowca, to chyba dobry taki prognostyk dla was. Czy dobry? My startujemy dopiero 7, bodajże 8 sierpnia, tak? Także to jest dopiero drugi czy trzeci tydzień treningów, także też tu nie ma co się wpadać w euforię, tak? Zobaczymy, tak? Jeszcze chyba z 2 tygodnie, tak, treningów, także tu też nie ma co. Zobaczymy, jak to będzie w lidze. Wiem, że to nie jest twój pierwszy mecz przeciwko Bytowi, ale ja cię zapytam, jak się gra przeciwko byłemu klubowi. No, gdzieś tam serce mocniej bije, tak? Fajnie się gra przeciwko Bytowi, tak? W końcu spędziłem tam kilka dobrych, fajnych lat. No, zawsze to gdzieś człowiek daje z siebie więcej jak 100%.